Witajcie w mojej pysznej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić migdały w karmelu. Do ich przygotowania potrzebujemy 200 g migdałów w skórce, 10 g masła, 10 ml wody, 80 g cukru trzcinowego, może być również brązowy, i 1/4 łyżeczki cynamonu. Bierzemy garnek z grubszym dnem, wsypujemy cukier oraz wlewamy wodę. Garnek stawiamy na małym ogniu. Cukier z wodą mieszamy. Cały czas podgrzewamy. Teraz możemy od razu dodać masło. Oraz cynamon. I ponownie mieszamy. Mieszamy do momentu rozpuszczenia się cukru. Kiedy cukier się rozpuścił, wsypujemy migdały. I mieszamy. Migdały muszą dobrze pokryć się karmelem. I przez chwilkę jeszcze podgrzewamy na małym ogniu. Kiedy migdały zostały dobrze pokryte karmelem cynamonowym, wyłączamy ogień i przekładamy migdały na papier do pieczenia. Wysypujemy po prostu migdały na papier. Rozprowadzamy migdały po papierze. One nam się nie posklejały w trakcie stygnięcia. O, i tak przygotowane migdały zostawiamy do ostygnięcia. Kiedy migdały już wystygły i są chrupiące, przekładamy je do miseczki lub do takiego rożka przygotowanego z papieru. Jeśli spodobał Wam się mój filmik, zostawcie proszę łapkę w górę oraz komentarz. Subskrybujcie również mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi pysznymi przepisami. Dziękuję za obejrzenie filmiku i do zobaczenia.